Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną odsłonę QA, czyli Wy pytacie i ja odpowiadam moi drodzy. No wiadomo, czas ogranicza, więc nie będę czytał tych wszystkich pytań. 300 około ich było, więc całkiem sporo przeczytam te, które zaznaczyłem sobie serduszkami. Niektóre były tendencyjne i niektóre były niekulturalne. Czartuję. <laughs> niektóre po prostu się powtarzały, więc we wcześniejszych odsłonach, kiedy odpowiadałem na pytania, te odpowiedzi padały licznie, więc no nie będę się powtarzał, bo to już jest odgrzewanie kotleta. Jeszcze raz wielkie dzięki za 150 tysięcy subskrybentów, jest nas coraz więcej tworzymy już, no, jak się okazuje, nie mało społeczność. No co tutaj idziemy? Rafał Grecki pyta mnie, czym się jeszcze parałem oprócz bycia bramkarzem, nauczycielem, szachowym youtuberem, ratownikiem, czym w życiu się jeszcze parałem, by zarobić na chleb. No Było tego troszeczkę. Kiedyś pamiętam, kopałem rowy melioracyjne, na początku swojej przygody, w ogólnie rzecz, rzecz biorąc z pracą, pomagałem przy obrządkach, byłem recepcjonistą w hotelu, byłem recepcjonistą. W, w hotelu, jeśli chodzi o sekcję spa, byłem technikiem basenowym, pracowałem w sklepie z suplementami. No, było tego troszeczkę na pewno. E, następne pytanie: skąd pomysł na nick? No, Marian, Marian, wszyscy mówili do mnie Marian, 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 Cello, tak to ewoluowało jakoś. Czemu od dość dawna nie używasz intra? Prawdę mówiąc, przerzuciłem się głównie na OBS i nie wiem, jak to zrobić, jak połączyć intro tam z filmikiem, który po prostu nagrywam. Biorę play, znaczy, sorry, biorę rek, nagrywam to, co mam powiedzieć, i biorę później zakończenie nagrywania. I nie wiem, jak tam wpleść intro, jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc, no to proszę bardzo. Niech będzie tak miły. Ogólnie sorry za jakość kamerki, ale jest taka fuf, byle jaka, kupiona na bazarze, niestety. A jakim tempem gram najczęściej? A tu nie ma serca, powinno być. Eee, najczęściej gram dychy, czyli rapid, szachy szybkie, bez czasu dodawanego. E jaki masz ranking IRL? Nie wiem, co to jest IRL ranking, więc nie odpowiem na niego. Eee, in real life, tak? O to chodzi? Eee, czyli chodzi o ranking FIDE? Około 1400, więc no, szału nie ma, niczego nie urywa, ale dawno też nie byłem na, na turnieju. Druga sprawa. Czy byłeś kiedyś na turnieju? Byłem. Byłem w szachach klasycznych, w szachach szybkich, w blicu jeszcze nie byłem, w szachach, w szachach błyskawicznych na turniej, ale być może to jeszcze przede mną. Skąd pomysł na utworzenie takiego kanału? To już wszyscy znają, że to zaczęło się w szkole. Geneza pochodzi z klubu szachowego szkolnego. W jakim wieku zacząłeś grać w szach? Około 10 lat dziś mnie. Hmm, idziemy dalej. Ile mam lat? 18, 32, niestety czas leci, mm, tak, uczę angielskiego. Jaki jest Twój ulubiony szachista w historii, dlaczego jest nim Michał Tal No, kunszt, finezy, lakwencja, moi drodzy, charyzma, liczne poświęcenia, ogólnie rzecz biorąc czary, szeroko pojęte, to jest to. A jedziemy dalej. Czy zawsze chciałeś zostać nauczycielem, czy tak po prostu ułożyło ci się w życiu? Nie, nie chciałem nauczyć... nie myślałem, że będę nauczycielem, zrobiłem, co prawda y, skończyłem filologię angielską, y, przygotowanie pedagogiczne też było tam częścią tych studiów, ale no traf chciał, że po prostu wylądowałem w szkole na zastępstwie za koleżankę, która była na macierzyńskim, no i tak jakoś się to potoczyło, że już zostałem. Dlaczego należy do klubu i co ci dodaje? Oczywiście można myśli klub szachowy, tak? Hmm, co mi to daje? No możliwość konsultacji z lepszymi zawodnikami, pogrania z nimi, wymiany, wymiany poglądów, e, pojechania razem na zawody. E, jest dużo, dużo plusów. I pytasz jeszcze tutaj, ci, Cizusie, Chrystusie, a, czy można zapisać się do klubu po 30? Jak najbardziej. Dla każdego z Greda znajdzie się tam miejsce. Oczywiście z Greta to jest słowo, które zostało użyte przez Mata. E, jak najbardziej. Myślę, że można zapisać się po 60 i myślę, że zawsze warto. E, czy planujesz dalej rozwijać? Jak planujesz dalej rozwijać kano? No, prawdę mówiąc, myślałam o tym. Nie wiem, sylwetki mistrzów omawiać, e, na przykład mistrzów świata, przedstawić Wam wszystkich. To, to, to jest plan, który już od dawna za mną chodzi, ale jak to wyjdzie, zobaczymy. Jakieś tam partie widzów też będą, będą uwzględniane. E, Patronite tak naprawdę cały czas funkcjonuje linki są w opisach filmu, więc można sobie zobaczyć, jakie szanse mają Jan Krzysztof Duda Mistrzostwo Świata. Myślę, że ogromne po tym performancie, który ostatnio miał miejsce na Pucharze Świata. No, widzimy, że jest w świetnej formie. Rozpętam wojnę. Co preferujesz jako białe? 4 czy D4? E4. Jedziemy dalej. Kawka czy herbatka? Kawka, ewidentnie. Jest już na style. Pytanką ode mnie. Na jutro byłeś. Ojej, ciężko było policzyć. No byłem na kilku. Może kilkunastu tak naprawdę. Jedziemy dalej. Niektóre pominąłem pytania. Sorki, ale no, też mówię, powtarzały się i tak dalej. Z jakim marcymistrzem chciałbym zagrać partyjkę? o. Jaki marzcy mistrzem chciałbym zagrać? Z Kasparowym chciałbym zagrać na pewno. Z mistrzem świata obecnym, Magnusem Carlsenem. no i z Janem Krzysztofem Dudą. Może się to uda kiedyś, zobaczymy. Eee, ile białka na kilogram masy jeszcze? No, myślę, że dwa gramy eee, to jest absolutne minimum na oczywiście kilogram bez tłuszczowej masy ciała. I na co dzień nauczę angielskiego. Eee, czy ktokolwiek rozpoznajecie czasami na ulicy w sklepie? No, zdarza się, to, to, to jest dosyć sympatyczne. Eee, zdarza się, eee, czy to gdzieś tam na parkingu, czy w sklepie, czy w, w bramie gdzieś tam. Ktoś powie, dawaj portfel, ale czekaj, ty masz kanał na YouTube. Aha, Siemanko Mariancello. Miałem, taką, miałem taki przypadek. Yy, w jaki sposób można wprowadzić szachy do życia dziecka? Hmm, myślę, że trzeba zrobić to, to w formie zabawy i po trochu. Nie za dużo, żeby nie zbombardować dzieciaka tymi bodźcami, że tak to nazwę, bo łatwo wtedy zniechęcić. Yy, czy wolę grać w otwarte czy zamknięte pozycje? Otwarte pozycje, zdecydowanie. Kiedy wracasz poprawić wynik do chłopaków z WK? Aha, tam paka 60 czeka. No, powiem tak, teraz robię redu, więc podejrzewam, że siła spadnie z, 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 z utratą wagi. więc nieprędko. Hmm, czy zasnąłem nocy, kiedy nie, nie wycisnąłem 150? Te, nie, nie spałem tej nocy w ogóle. E, czy będzie seria, o której mówił Saker? Aha, że tam. E, Speedrun taki? Nie wiem, nie myślałem jeszcze o tym. E, jakie są twoje rekordy siłowe? No, to, to kto to śledzi, to pewnie tam, pewnie tam coś tam wie na ten temat. Jestem bardziej osobą, myślę, że ekstrawertyczną, ewidentnie. E, czy tuż nie ma serc? Czy tuż nie ma serc? Jak to się stało? E, pierwszy turniej szachowy, nie pamiętam, jak to było pierwszy turniej szachowy. Czy inne gry gram oprócz szachów? No. Pff. Sagrałem bardzo dużo ze swojego czasu w UFC na, na PlayStation FIFA zdarzało się, jeśli chodzi o konsole. Eee, jak wymyśliłeś ten kawka herbatka w dłoń? Jakoś tak sama się wymyśliła, można powiedzieć. Eee, tak, tu się ktoś fajnie zwrócił uwagę, że na 90% poniższych pytań tych tych tutaj odpowiadałem już we wcześniejszych edycjach Q&A, więc możecie sobie obejrzeć jest ich chyba trzy bodajże. Eee, dobra, idziemy dalej. na figura. Hmm, ciężko powiedzieć. Hetman, jakie jedzenie lubisz najbardziej? Smaczne i zdrowe zarazem. Chociaż wiadomo, często to się wyklucza, bo często to, co jest niezdrowe, jest smaczne. Co arcymistrzowie zapisują na kartkach, które mają przy sobie na turniejach? No, posunięcia w szachach klasycznych. Gambity sandomierskie, to raczej to możemy ominąć. Co myślę o promowaniu szachów na Twitch przez Pana, aha chodzi o Bartka, tak? No myślę, że robi dobrą robotę, trafia też do widzów, do których ja nie trafiam i to jest myślę, że ogólnie dla szachów jak najbardziej pożądane na swój sposób. Czy planujesz spotkanie z widzami? Tak, planuję spotkanie z widzami jak najbardziej, nie wiem kiedy jeszcze, prawdopodobnie będzie to na jesieni. O ile nas nie zamknął znowu? A jakieś tam lockdowny, czwarte fale i te cuda, mm, ale jeżeli się udano, to jakoś może we wrześniu. E, obserwujcie tam sos social media, to wszystko będzie napisane. Ile miałaś jak rozgrałeś pierwszą partię? No nie wiem, koło 10 z dziadkiem. E, nauczył mnie dziadek grać ogólnie rzecz biorąc. Czy czasami byłem w Piszu? E, so, przejazdem tylko. Co warto zobaczyć w rągowie? Niewiele. Jezioro, promenadę plaże, pomnik papieża, nie wiem, Rągowil nie polecam. No, tam straszy. No i PKP, oczywiście, to słynny, na którym nic się nie dzieje od lat. Um, no dobra, zaraz będziemy kończyć, moi drodzy, tylko zobaczę jeszcze tak szybciutko, tutaj przelecę wzrokiem, że tak się wyrażę, co tutaj jest warte, warte um, przeczytania. Czy chcesz, być nauczycielem do końca życia? Ogólnie rzecz biorąc, nie. Do końca życia, na pewno nie. E, czy znasz Jana Krzysztofa Dudę? No niestety nie znam. Um, kojarzę go tylko, tak jak pewnie i większość z was, z, z tutaj. z TV, ze streamů z GERA. Jako początkujący gra chciałem spytać, jak mogę nauczyć się openingów? Ja początkowo uczyłem się błędnie, bo uczyłem się posunięć sekwencja. Tak naprawdę chodzi o zrozumienie debiutu jego idei poszczególnych i tak dalej. Ale żeby to zrobić, no to niestety już na przykład sama apka czy sam liczec nam nie pomoże, bo no, nam tylko pokaże posunięcia. Fajnie by się w... najlepiej zrobić to z, z, z trenerem, z jakimś lepszym zawodnikiem, który nam wytłumaczy, dlaczego akurat poszczególne posunięcia w danym debiucie są dobre, jaka jest mocna strona? danego debiutu jaka jest słabość debiutu, no bo wiadomo, nie ma uniwersalnego debiutu, no bo wszyscy by to grali. Wiadomo jak jakie speedrun, na przykład do rankingu 2000. Ha, ciężko mi te 2000 wbić, chociaż nie znaczy ciężko. No na, na liczę, się, się udało, szczególnie w blicu, ale na razie tylko w rapidzie. Zgadywanie rankingów ciemno. A, to co robi ten? Levi, eee, Gotham Chess. Gotham Chess. Eee, lubi Rapsy, lubi Rapsy. No, lubi Rapsy, nie powiem, że nie. Czy planujesz zagrać z jakimś youtuberem partyjkę? Mm, z się już grałem, Tomek jest z kółka, Dawid Czerw. Jak najbardziej jestem otwarty na takie propozycje, zawsze, je, z, zawsze i chętnie. E, czy zakupiłem ten komputer stacjonarny? Wciąż na lapkę, ale ten lapek jest taki gamingowy, więc można powiedzieć, że daje radę. Czy polecę jakiś dobry film? Rzeka tajemnic. Kozak. E, czy mam kategorię? Tak, drugą. E, drugą kategorię mam a 4 czy D4 było. No dobra, moi drodzy, zbliżamy się do końca. Sorry, że tak pomijam niektóre, ale tak jak mówię, tych pytań jest też za dużo, żebym odpowiedział na 300 pytań. Skąd masz tako, takie gadane? Nie wiem, zawsze, zawsze. Jakoś tak mi się dobrze gadało. Jak zbudowałeś masę mięśniową, żywiofista dostał kompleksów. Ciężki trening dobrodzieju i, i szamka. Dobra szamka to jest podstawa w tego typu a, w tego typu sportach. Jak zaczęła się przygoda, to już było tysiące razy, czy zrobię jakiś turniej? No myślę o turniach. W ogóle dołączcie do grupy Marianczeliści. Ci na się. tam organizowane są turnieje zarówno szachów błyskawicznych jak i szybkich, więc zawsze coś, coś ktoś dla siebie znajdzie. Co cię skłoniło do zrobienia tułaży. O człowieku, to jest całe moje życie, znaczy nie całe, ale to są elementy z mojego życia, jakieś tam pasje, przeżycia i tak dalej. Um, książki. O książkach to temat rzeka, tak jak mówiłem. Pierwszy krok w szachowy świat, moi drodzy. Szachy dla żółtodziobów, to tak na, na sam początek. Często mnie pytają zawodnicy, zawodnicy, gracze, którzy mają na przykład, nie wiem, 600-700 rankingu na czeskomie o książki. Myślę, że to nie jest czas na książki. Ogarnijcie podstawy mocne, poróbcie zadanka sobie, mmm, panalizujcie partie pod kątem takich już bubli typu blunder nie wiem, podstawienie figury i rekord, rekord. I Progres powinien być. Rekord na klatę, paka 6, życiówka. Jeśli nie szachy, to co byś robił innego w życiu? No pewnie to co robię, nauczę angielskiego. <grym> no dobra, widzę, że już tutaj się tutaj powtarzają pytanka. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na część pytań, na które nie odpowiadałem wcześniej, we wcześniejszych edycjach odpowiedzi i pytań. Thank you very much i trzymajcie się do następnego.